Wow. Trochę przyspieszyłem. Ale tutaj muzyka normalnie leci z tego świata. Titan, okej. Welcome to Peacekeeper, Spyro. You must collect treasure to succeed in this world. First. Collect treasure, free dragons, got it. Jezus Maria, ale on miał dziwny głos, tak szczerze. Dobrze, że oni go zmienili w finalnej wersji, bo naprawdę niepasujący głos. Taki dziwny, bardzo dziwny. Dobra, więc... Taki, nie wiem, obniżony miał strasznie ten głosik. Ten smoczek. Znaczy ten smok potężny, dobra, niech będzie. Dobra, co tutaj mamy? Tyk. W ogóle ten, tak szybko zerknę, ile procent gry mamy? 10 już, o kurde. Tyle żeśmy procent zrobili? No niesłychane. Dry Canyon, dobra. Pamiętam ten poziom. Mówię, całego świata dzisiaj już nie zrobimy. Bo przyznam, że trochę mi się nie chce. Chcę zrobić jakby taki zapas, ale może nie aż taki. Bo to będzie seria co niedzielę, więc myślę, że tak z godzinka to starczy na co najmniej trzy niedziele, tak mi się przynajmniej wydaje. Może nawet na dwie niedziele. Bo chciałem wam mniej więcej teraz pokazać, co będzie również ogrywane dodatkowo, żeby tak trochę obciążyć mój grafik, bo naprawdę mam sporo serii dla was w produkcji, tak więc myślę, że ten rok będzie tak samo owocny jak poprzedni rok i dwa lata temu. Bo od 2019 można by powiedzieć, że jest taka trochę owocna praca na kanale, jeżeli chodzi o serie, które tutaj wam chcę pokazać. Co prawda duża część to jest też powtórki z starych lat, ale to też nie bez powodu są robione te powtórki, bo jednak chcę odświeżyć trochę serie, które powinno się odświeżyć, moim skromnym zdaniem. W lepszej jakości trochę. Okej, to że ładnie żeśmy tą armatą wystrzelili. Nie żeby coś. Nawet nie wiedziałem, że ta armata tak daleko może ten, bo w finalnej wersji wiem, że aż tak chyba daleko to ona nie leciała, w sensie ta kula, którą tutaj ten wystrzelił Spyro. Dobra, pyk, pyk, pyk. Ja myślę, że w sumie tutaj zrobimy sobie dwa poziomy, może z trzy. I myślę, że jeden z nich to też będzie boss, żeby już mieć bossa z głowy. Żeby tak trochę, wiecie, pokazać, że hej, to jest prototyp, więc tutaj nie po kolei robimy. Tutaj nie ma jakichkolwiek zasad, tutaj bez zasad lecimy. Kompletnie na żywioł. Mamy po raz kolejny poziom latający, lotniczy. Latający poziom. Heh, to dobre dopiero tłumaczenie, a to dobre, kurde, ty Michał, ty śmiechu, śmieszku, ty. Okej, Magnus. Co Magnus nam powie? Hi, Spyro. I see the sparks the dragonfly has been protecting you. Make sure you feed him lots of butterflies and keep him strong and glowing. Butterflies, got it. O ty kurde, Magnus, ale ty żeś nam ciekawostką dowalił. Normalnie jak Boxdeal. Ty jesteś kurde Boxdelem w Spyro. Świat Spyro ma swojego Boxdela. Kurcze pieczone. Ale zaskoczony jestem. I to pozytywnie. Pamiętam, jak kiedyś na mnie mówili Boxdillo z jakiegoś powodu, że niby taki bardzo podobny jestem do niego, a ja do Boxdella podobny, proszę was. Jestem za piękny. Nie, no dobra. Za skromny jestem. Dobra. O, kamera tutaj nie chce z nami współgrać. Oj, 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 nieładnie gro. A, ja zapomniałem, że tu jeszcze kluczyk jest. No, ale dostał wpierdicz. Kto by się spodziewał? Well done, Spyro. The dragon families would be proud. You have the makings of a fine peacekeeper if you... Yeah. What I mean is, ask the magic crafter dragons.
To w ogóle też zupełnie inna linia dialogowa, której nie było w oryginale. Przynajmniej ja sobie nie przypominam. Coś tam o Magic Crafters chyba wspomniał, o ile dobrze się wsłuchałem. Mam nadzieję, że się dobrze wsłuchałem, bo... Mówię, ja mam grę też tak lekko ściszoną, żeby... Ja nie lubię mieć gry na swoim poziomie, wiecie o co chodzi, nie? Że po prostu o głośność mi tutaj chodzi, a nie o grę na swoim poziomie. Jezus, jak to zabrzmiało. Nie lubię mieć gry głośnościowo na swoim poziomie, bo potem ja się dekoncentruję łatwo. A ja wolę się skupić na tym, co ja mówię. Żeby potem nie gadać takich kurde, jak jakiś, nie wiem, niepełnosprawny. No i Gituwa Fest, o to chodziło. No ale to co, poziom lotniczy, bosik i na tym kończymy. Tak mi się wydaje, że i tak żeśmy dużo zrobili w sumie. Więc lecimy z koksikiem, zobaczmy jak nam ten poziom lotniczy pójdzie. Chyba, że naprawdę się wciągnę i jeszcze ten świat zrobimy. O, muzyka z title screena. Okej, ciekawe. No tutaj teraz mamy już inaczej trochę. Tutaj mamy jakby podział na te wszystkie te. Tak jak wcześniej mieliśmy tylko plus 3 do czasu, tak teraz mamy tutaj plus 2 tylko. O kurcze. To ci zmiana dopiero. Same plus 2 tutaj są, że to jest niemożliwe do przejścia, jak na samych plus 2. Plus 2, byczku. To co, następna runda będzie miała tylko same plus 1, chcecie mi powiedzieć? Ale to wtedy dupa będzie, jak tak będzie. To mówię wam autentycznie, że to będzie słabe. No ale, trzeba niestety przeżyć coś takiego. Daliśmy radę, za pierwszym razem. Ładnie. Okej, nie powtarzamy wywalone jajuszka w to. O. Ej, ale to tak powiem wam szczerze, to śmieszne jest ten. Śmieszna jest ta pokazówka, bo to tak pokazuje, jakby zaraz gra ci się miała zlagować. Chyba twórcy celowo tak zrobili w tej alfie. Żeby jak ktoś zagra w alfę tej gry, no to żeby miał takie poczucie, że o, jednak coś się zepsuło. Śmieszni jesteście, powiem wam szczerze. Śmieszni jesteście, Insomniak. 1600, kurde, tych klejnocików. Znowu muzyka Size Cavern tutaj leci. Jezus Maria, co oni się zakochali w tej muzyce? No to już się zastanawiam się wtedy, jaka muzyka w Ice Cavern będzie leciała. To dopiero będzie, kurde, zastanawiające. A tu się okaże, że będzie leciała muzyka u tego, u Toastiego. Czyli u teoretycznie pierwszego bossa, ale on, wiadomo, tutaj nie ma imienia, więc u bossa. Okej, dobra. Pyk. Dobrze, kurde. A dzisiaj o 16:30 będzie premiera materiału, kurde, z Łodzi. Też się nie mogę tego doczekać. Wy pewnie już, wiadomo, to już jest wrzucone już po tej premierce, ale jestem ciekaw, jak się sam materiał przyjmie, bo tak jak powiedziałem, jeżeli to się słabo przyjmie, to już nigdy więcej żadnych relacji nie robię. Nie no, wiadomo, że zrobię. To jest dla mnie zbyt sentymentalne. Zawsze muszę relacje zrobić. Ja mam właśnie taką trochę może głupią tendencję, ale jak się spotykam ze znajomymi, to ja zawsze muszę to udokumentować, nie? Żeby potem se na stare lata powspominać, że o, patrzcie, byłem w tym mieście, o, patrzcie, byłem w tym mieście, kurde. Jakoś tak lubię coś takiego robić. Sprawia mi to przyjemność. Kiedyś bym tego nie robił, wiadomo, bo kiedyś zupełnie inne myślenie człowiek miał. Ja zresztą jestem tego zajebistym przykładem, jak ja myślałem kiedyś jak trochę drewno, jak zaczynałem na YouTubie. No a teraz jakby pozbyłem się tego myślenia jak drewno i uważam, że poszedłem w lepszą stronę niż na początku. No ale to już jest kwestia indywidualna. Innym się to może podać, innym niekoniecznie.
Lara, zajebiście. Zajebiście, zajebiście, grabisz liście. Dobra. Lecim. Co tutaj mamy? Mamy naszego, kurde, doktora Szempa. W sandałach z koziej pały. Ale mnie zawsze śmieszyło, jak mu ta dupa się jarała, nie? No pa, jak ci dupa płonie, kurde, ze wstydu ci płonie. Jesteś taki, kurde, żałosny typ. A, zawsze mnie trafiasz, kurde. Jak ty to robisz? Weź ty mi. Kurde, ty, faktycznie, on mnie zaraz zabije. A zabawne jest to, że tutaj żadnej owcy nie ma, więc... Teoretycznie będę miał przesrane. No? Co on pokazuje za jakieś dziwne te? Co ty tam do mnie burczysz? Okej. Coś tam odburknął mi, ale no nie zdążył, bo ja mu, kurde, zasadziłem kopa w nerki. No a tak naprawdę to spłonęły mu jego tam zardzewiałe nerki, więc... Okej. Okej, co tu mamy? 25. A, dobrze. Dobrze pamiętam, że tutaj 25 jest. Są pewne rzeczy, które się nie zmieniają, niestety. Okej. Co tu jeszcze pominąłem? Bo ja nie widzę. Chyba wszystko mamy zrobione. Tak szczerze. Nie widzę. A dobra, jest tutaj piątka. Ktoś musiał popełnić samobójstwo. Ktoś musiał popełnić seppuku. Albo sakupę. Ja pierdzielę, co ja, kurde, mam za głupawkę. To przez tą tanią kolę, kurde. Więcej taniej coli nie kupuję. A to tak zawsze mówię, zawsze inaczej wychodzi. Trzeba w końcu ten swoje słowa potwierdzić. Więcej taniej coli nie kupuję. A jak kupię, to poza nagrywkami se będę pił. To normalnie jakby ten ktoś chciał cię w CS-ie zastrzelić, nie? Takie, kurde, odgłosy jakiegoś AK. Dobra. Dawaj mi koziołka. Koziołka matołka. Ale was wjadę normalnie. Elegancko. Elegancko. A tu widzę, że nie wszyscy dają nam te. Nie wszyscy dawali nam te takie. Wiecie co. No wiecie co, kurde. Statuetka, a to moje, ja, to moje jest, kurde, znalezione, nie kradzione, gościu. Ale mamy zaraz godzinę nagrania, tak więc zaraz będzie można kończyć, aczkolwiek, zanim jednak skończymy, to jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. A może zrobimy od razu tego Ice Cavern? To zostanie nam tylko dwa poziomy, w sumie, jakby tak spojrzeć na to. Okej. Okay. Co prawda nie jest to muzyka Toastiego, ale... też nie pasująca. Oj, też nie pasująca. Ale dobra, niech będzie, już niech gra sobie. Wiadomo, że to jest prototyp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No a tutaj zrobimy czwarty poziom i elegancko będzie. W następnej sesji to będą dwa poziomy nas czekać. Potem... Świat trzeci. Świat czwarty. O kurde. Dobra, dobra tam, gościu. W ogóle ile tu musimy? 400, nie? 400 zabrać i 5 smoków do uratowania. Aczkolwiek sami widzicie, że nie trzeba się wyciszyć na cutscenkach, ponieważ takowych nie ma tutaj. Tylko w światach macierzystych są, więc... No, mamy ułatwione trochę zadanie. Ja mam mniej montowania przy tym. O, to też trzeba powiedzieć sobie.
Dobra, tyk, tyk, tyk. Pyk, 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 bardzo dobrze, to mi się podoba. Super, świetnie, zarąbiście. Pamiętam, jak ja tego poziomu nienawidziłem za dzieciaka. W sumie... to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że teraz nie mam aż takiego może niesmaku do tego poziomu jak kiedyś, bo jest łatwiejszy, wiadomo. Nie wiem dlaczego, w sumie nie wiem jaki był dokładnie powód, że ja nie lubiłem tego poziomu. Nie mogę sobie przypomnieć. Kiedyś tam wspominałem o tym, że był jakiś konkretny powód, ale teraz sobie wam nie przypomnę. A co, będę taki, nie przypomnę sobie i co teraz? I co teraz będzie? Wow, ale bym wystartował, kurczę pieczone, nie przemyślałem tego. Pewnych ruchów czasami nie przemyślałem. Czasami trzeba użyć mózgownicy, a nie. O, to było piękne, dwie skrzynki naraz padły. No, a poziomy w Spyro 1 pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli chodzi o długość, tak szczerze, przynajmniej w pierwszych dwóch lub trzech światach. Jak tak na upartego byśmy poszli. Dobrze. Spróbujmy tylko śnieżką trafić, nie jakąś śmieszką. O! Nie pamiętam szczerze, czy w finalnej wersji mogliśmy ten spalić nietoperze. Na pewno jest to jakaś nowość, bo ja sobie nie przypominam tego, więc... jak ja sobie czegoś nie przypominam, to wydaje mi się, że tego nie było, więc... więc niech pozostanie to wszystko... tajemnicą. Już dwa smoki mamy uratowane. Już! Albo aż! Aż ketchup. Kurde, nie udało się. Dobra, więc jesteśmy teraz tutaj. Świetnie. Proszę nie robić mi tak, gierko. I tutaj chyba już nic nie ma z tej strony, tak więc myślę, że teraz bezpiecznie będzie, jak pójdziemy do tyłu, dlatego że tam u tyłu będziemy mieli fajną rzecz. A przynajmniej pamiętam, że w finalnej wersji to było. Nie wiem, czy w tej wersji będzie, bo mogli twórcy oczywiście tego nie zaprogramować i ja nie zdziwię się, jeżeli tak będzie. Ale zanim jednak to zrobimy, to pozwólcie, że zobaczę, czy wszystko się pięknie, ładnie nagrywa, bo to idzie zbyt pięknie, żeby... no, wszystko pięknie, ładnie się nagrywa. Co do Joty, więc nie mam czego się stresować. Dobra. Wracamy z powrotem. I lecimy tutaj. Tutaj. A, nie ma tutaj tego. Nie ma tutaj życieka. Widzicie, kurde, gra nas oszukała. W finalnej wersji były tutaj trzy żyćka. A proszę, kurczę pieczone. A tutaj mamy jedno. Chyba, że one są przesunięte w Alfie. W sensie w prototypie. Tym, co teraz ogrywamy. Może też tak być. Ale to trochę zbyt podejrzeniem by było, szczególnie, że mamy tutaj tylko jedną tom. Jedno żyćko. A, spoko. No to fajną wiadomość dostałem, taką bardzo fajną. Polecam 10 na 10 IGN. Teraz tutaj. To było piękne. Mamy 300 równo, więc teraz zostaje nam jeszcze 100. Smoków to jeszcze dwa mamy do uratowania. Tylko pytanie, gdzie są te dwa, bo tego tu już nie bardzo kumam, gdzie są pozostałe dwa. Chyba, że gra celowo nam tutaj nas w błąd wprowadziła. Chociaż nie, wiem, gdzie są te dwa. Dobra. Przecież tu będzie nawet jeden z nich zaraz. Ha!
Dobra, pyk, pyk, pyk. No, tutaj nawet jeden z nich jest już. Czeka tam na nas. Dobra, tutaj wszystko zostało zdjęte. Pięknie, pięknie. Tyk, 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 tyk. Byk. I byk. Elo, trzymaj się ciepło. Okej. Aha. I teraz dałem dupy. Bo żeby zdobyć z powrotem ten klejnot, to muszę jeszcze raz tamtędy polecieć. Okej. No trochę nie przemyślałem pewnych rzeczy. Tak więc raz jeszcze musimy się tutaj dostać. I raz jeszcze przebiec tą otóż piękną ścieżkę. Na szczęście tutaj już nie ma żadnych przeciwników poza nietoperzami oczywiście, of course. Tak więc zobaczmy. Okej. Więc teraz będzie nam brakowało tylko dwóch klejnocików, z czego jeden jest tutaj, więc teoretycznie jednego nam brakuje. I pytanie, gdzie ten jeden będzie, nie? Gdzie ten jeden będzie? O, tutaj jest smok jeszcze. Siemano, gościu. To fajna rozmowa z tobą była, nie powiem, że nie. Co to było? Lol, przecież ja sobie tylko przebiegłem. Gdzie zgubiłem ten jeden klejnot? To jest doskonałe pytanie teraz. Tu go nie ma. Może jakieś lampy nie trafiłem? Nie wiem, to dziwne trochę jest. Tu nawet nie ma. Okej, to chyba najwidoczniej nie ma, no kurde. Co ty, Michał, w prototyp grasz? Mówiłeś sam niejednokrotnie, że tego. Widzicie? To jest takie typowe, bo ja teraz za każdym razem będę tak mówił, że co ty, Michał, mówiłeś i zaraz się okaże, że tu gdzieś się pojawi ten klejnot zasrany. Ale nie ma go. Nie ma go. Dara. Tak więc olewamy temat, olewamy temat. Zrobione. To, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Zrobiliśmy. 399. Kurczę, ale słabo poszło. Przewijamy. I Gitarson. Dwa smoki tutaj uratowaliśmy. Ogólnie żeśmy uratowali 25, tak więc no, nieźle nas gra w błąd wprowadziła. Nie żeby coś. I co tutaj nam pozostało? Dwa poziomy nam zostały. Cliff Town oraz ten. Oraz Dry Canyon, co nie? Tam on tutaj gdzieś był schowany. Ta, Dry Canyon. No dobra, to co, ludzie? To by było na tyle z mojej strony.
Mam nadzieję, że wam się podoba jakby ta seryjka z prototypu. Myślę, że następną wersję Spyro 1 również ogramy. Tom oczywiście również skończymy, no bo skoro się podjąłem Let's Play, no to teraz będę go robił. Mam nadzieję, że mówię, w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten Let's Play. Napiszcie, czy wam się w ogóle podoba, czy w ogóle czujecie tą też taką zmianę w tym Spyro 1 na PS1 prototyp. No i co, jeżeli wam się spodobał film, to nie zapomnijcie ocenić łapką w górę lub łapką w dół, jeżeli się spodobał lub nie. Napiszcie w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym prototypie. Ja byłem pomidorowy.pl, zachęcam oczywiście do wbijania na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. I widzimy się w kolejnych odcinkach ze Spyro The Dragon Prototype oraz inne tam serie, które prowadzę na kanale. Trzymajcie się, cześć i auf Wiedersehen!